Cześć ludzie. Cześć, witamy Was. I co? Czas płynie, a mnie? No fakt, nie płyniemy, wiadomo, wirus, ale wszystko wskazuje na to, że zacznie się kręcić, jak zacznie pływać, a my pojedziemy do Grecji. Marzenia. No ale nic, postanowiliśmy opowiedzieć Wam, co u nas, jak wygląda nasza sytuacja w tej chwili. Jak wiecie, w styczniu już nasi wspólnicy znaleźli nowy jacht, Oceanis 45 o nazwie Idrussa. Jacht ten był w Grecji, w Marinie Alimos. Ładny jachcik, ładny. A w styczniu zawarliśmy umowę przedstępną o sprzedaży jachtu i wpłaciliśmy zaliczkę 10% jego wartości. Zleciliśmy też inspekcję, czyli survey. O surveyu tym piszemy szczegółowo na blogu, link znajdziecie w opisie. Może zrobimy też o tym krótki film. Wynik inspekcji był obiecujący. No, oczywiście było co nieco do wymiany czy naprawy, no ale w końcu był to jacht czarterowy i po sezonie. Poza tym sprzedawca zobowiązał się do usunięcia problemów wykrytych podczas surveyu na własny koszt. Fajna sprawa. No i rozpoczęły się przygotowania do sezonu. 12 lutego poszliśmy do ambasady Grecji z grubym plikiem dokumentów, 5 kopii, w sumie chyba ze 2 centymetry. Więcej. Po angielsku i po grecku. Wiele spraw zaczyna się od formalności i tak jest tym razem. Po to, żebyśmy mogli czarterować łódkę, no to musimy założyć firmę, grecką firmę, tak zwaną firmę MCPY. O, dobrze powiedziałem. No i udajemy się do konsulatu greckiego po to, żeby podpisać dokumenty. Mamy 5 egzemplarzy dokumentów. Po grecku i po angielsku. No, wielki dzień. 20 minut później już jesteśmy na Górnośląskiej, gdzie jest konsulat grecki. To idziemy. Dobrze, idziemy. Dobrze, jest grecka. W zasadzie to nie jest konsulat, jest ambasada. A może to samo. Dzwonimy. Pięć dokumentów, 5 kopii, w zasadzie 5 po grecku i 5 po angielsku, więc 10. 10 dokumentów, 2 podpisy, 20 razy, czyli 20 podpisów. Wracamy z ambasady, w której spędziliśmy 1,5 godziny. A chodziło o przybicie pieczątki. No, także jeśli jesteś osobą niecierpliwą, to nie rób interesów w Grecji. Dzień wcześniej w domu je podpisywaliśmy. Na każdej stronie. Ja nie wiem, godzinę to trwało, czy ile? Jak w fabryce. Przerzucić stronę, podpis. Przerzucić, podpis. I to każdy z nas. Wcześniej w Grecji zrobili to nasi partnerzy. A to był dokument o powołaniu spółki typu MCPY, czyli Maritime Company for Pleasure Yachts, po grecku zwana też NEPA. W ambasadzie przywitała nas sympatyczna pani konsul, która trochę, nie wiem, bladła na widok takiego grubego pliku, ale wszyscy zachowaliśmy się profesjonalnie, dostaliśmy po kilka pieczęci, no i wyszliśmy zadowoleni z grubym plikiem kartek i chudszym portfelem. Tak, to był luty. Zimno było, okropnie, ale nie nam. Te dokumenty odesłaliśmy do Grecji, a tam zostały one przesłane do Ministerstwa Żeglugi. Dokumenty Rafaela MCPY lub Rafaela Cruisers MCPY, no bo nie jesteśmy pewni, czy ta pierwsza nazwa nie jest zajęta. Zwykle pracownicy ministerstwa potrzebują około 2 miesięcy na przeprowadzenie wszystkich kontroli i zatwierdzenie firmy.
tylko, że to był luty 2020. W połowie marca w Grecji wszystko zostało zamknięte. Tam obostrzenia były surowsze niż u nas. Wiecie, że oni musieli wysyłać SMS-a, żeby wyjść z domu? Trzeba było podać w tym SMS-ie powód, po co się wychodzi. W porcie wszystko zamknięte. Nie można było wpływać, wypływać i Drusa przez to też nie mogła zostać przetransportowana do swojego portu w Lawrie. Ministerstwo Żeglugi przestało przyjmować klientów, a urzędnicy pracowali tylko na zmiany. I tak jest dalej. Niewielu urzędników jest na swoich stołkach. Choć im się dziwię. Powinni ich pilnować. No i jest zakaz wstępu do urzędu dla petentów. Koniec świata. Co za czasy, że nawet petent nie może być petentem. W tym tygodniu udało nam się w końcu porozmawiać z odpowiedzialnym urzędnikiem. Powiedział, że zakończenie sprawy to kwestia 10, może 15 dni, no ale nie mamy na to potwierdzenia pisemnego, więc... No tak. właśnie, więc... Po otrzymaniu ostemplowanego dokumentu powołania spółki, kolejny krok to otwarcie rachunku bankowego firmy. Zwykle, znowu, tak, zajmuje to 10 do 15 dni. W tym czasie dział prawny banku przegląda akta powołania firmy, no i zatwierdza otwarcie rachunku bankowego. Zupełnie inna jest procedura konta firmowego niż prywatnego. Prywatne można otworzyć w kilka minut. No i potem za pośrednictwem naszego prawnika prześlemy dokumenty do biura rejestracji w Ministerstwie Transportu. No po to, żeby nastąpiła zmiana, oficjalna zmiana właściciela. No i ta procedura z kolei w normalnych okolicznościach trwa 20 dni, no i wymaga przedstawienia wszystkich oryginalnych dokumentów jachtu. Pierwsza potwierdzona rezerwacja, jaką mamy, to 20 czerwca. Najlepiej rozpocząć procedurę przeniesienia własności jak najszybciej, bo gdyby coś się opóźniło, zostaniemy bez dokumentów na ten czarter 20 czerwca. Jesteśmy umówieni ze sprzedawcą, że wpłata za jacht nastąpi po zakończeniu sezonu. Możemy korzystać z jachtu, czarterować lub pływać sami. Zapłacimy potem. Wszyscy rozumieją trudną sytuację i to jest fajne, że idą nam na rękę. A my mamy nadzieję polecieć do Grecji w lipcu. Mamy już bilety na 11 lipca, na sobotę, Ryanair. No zdaje się, że wtedy Grecja już będzie przyjmowała turystów, chyba z wybranych krajów. Wczoraj czy przedwczoraj była opublikowana lista i Polska jest na tej liście. No oczywiście, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego i świat się będzie rzeczywiście otwierał. No a najnowsze wiadomości są takie, że sezon otwiera się w połowie czerwca, no a granice będzie można przekraczać od 1 lipca, chociaż ostatnio mówią, że może wcześniej. I prawdopodobnie nie trzeba będzie przychodzić testu na koronę i nie będzie też kwarantanny. Sądziliśmy, że wcześniej, że będziemy musieli wykonać testy na koronę, żeby przekroczyć granicę. No więc życzmy sobie i Wam zdrowia i do zobaczenia na wodzie.